Witajcie kochani w 11 już vlogu z serii Moda Eko Kreatywna. That position, Mr. Scott. Szczególnie witam klasę ósmą, która jest bohaterem tego odcinka. Część klasy jest operatorami, autorami zdjęć, część klasy jest modelami. Gdyż dzisiejszy odcinek jest na temat mody dla młodzieży, szczególnie młodzieży szkolnej. Pokażę w tym odcinku stylizacje, które będą nadawały się do szkoły na co dzień oraz na specjalne imprezy, spotkania, a nawet na wakacje. Ale aby być na bieżąco z moimi treściami, subskrybuj mój kanał i wciśnij przycisk powiadomień. Dzisiejsza młodzież jest z pewnością bardziej świadoma niż starsze pokolenia zagrożeń dla naszego środowiska, dlatego podejrzewam, że chętniej podejdzie i bardziej z otwartym umysłem do właśnie pomysłu kupowania eko, czyli robienia zakupów właśnie w ciuszkach, w second handach. Teraz robi się to bardzo modne. Na YouTubie, na różnych kanałach pojawiają się filmiki, pojawiły się już właściwie dawno, istnieją już filmiki, które pokazują właśnie takie haule, tak zwane lumpeksowe, czyli jakie są korzyści z zakupów w lumpeksach, co można tam upolować, jakie wspaniałe rzeczy można zdobyć. Dlatego uważam, że młodzież jest już świetnie przygotowana do właśnie takich zakupów, do takiego stylu życia. W związku z tym pokażę świetne stylizacje, które oni sami sobie wybrali i w których sami się też pokażą. Moda na kupowanie w lumpeksach, kupowanie w komisach, kupowanie używanych rzeczy coraz bardziej się rozprzestrzenia, więc jest nadzieja dla świata. Wiem, że w Skandynawii teraz już są bardzo modne takie sklepy i właśnie nawet centra handlowe, galerie, w których można kupić wszystko używane. Absolutnie wszystkie sklepy posiadają tam rzeczy używane. Są to ciuchy, meble, akcesoria i przeróżne rzeczy elektroniczne. Mam nadzieję, że niedługo Polska również pójdzie w tym kierunku i będziemy mieć więcej takich centrów, więcej sklepów i będzie to w modzie, chodzenie do takich właśnie sklepów, wyszukiwanie skarbów. Większość pokazanych ubrań w tej sesji będzie z naturalnych tkanin. Uznałam, że tkaniny naturalne są najbardziej odpowiednie dla właśnie młodzieży, dla dzieci, gdyż tak czy inaczej otaczamy się ogromną ilością sztuczności, elektroniki. Człowiek znosi pewną ilość takich ładunków. Elektronika i rzeczy sztuczne naładowują nas dodatnio. Dla człowieka bardziej korzystna jest jonizacja ujemna dla zdrowia naszego organizmu, dla harmonii naszego organizmu. W związku z tym uznałam, że właśnie dla młodzieży będą fajne stylizacje z jak najbardziej naturalnych tkanin. Większość tych tkanin, bo większa część składu tych tkanin i tych ubrań jest z naturalnych włókien. Więc od razu na początku zaczniemy od stylizacji do szkoły. Będą to ubrania, które będą wygodne, komfortowe, ale też atrakcyjne dla młodzieży. Zanim zacznę pokazywać te stylizacje, popatrzcie najpierw, na zdjęciu macie moje modelki i po kolei Klaudia, Martyna, Oliwia oraz Kasia. Będziemy je oglądać w kolejnych zestawieniach ubrań. Na pierwszym zdjęciu zobaczycie Oliwię, która jest ubrana w tą właśnie bluzę, którą ja mam na sobie. Jest to świetna, bawełniana bluza z Gryffindoru, szczególnie dla miłośniczek i dla miłośników Harry'ego Pottera. Tym bardziej, że jest to bluza oryginalna z firmy Harry Potter, czyli nie jest to jakaś tam zrobiona przez sieciówkę bluza z logo, tylko całkowicie oryginalna bluza ze świetnym logo w bardzo fajnych kolorach, jest taka oversize'owa. Zobaczcie kochani, ta bluza świetnie pasuje do getrów, właśnie dlatego, że jest taka duża, obszerna, do leggingsów, do sportowego obuwia, będzie super wygodna do szkoły. Oliwia ma na sobie też bardzo fajne, skórzane, właściwie zamszowe tenisówki firmy Echo. Oddychające, nie ma tam żadnych sztucznych materiałów, w środku są skórzane wkładki, w związku z tym stopa będzie oddychać, będzie bardzo wygodnie i wyglądają super, są w tej samej kolorystyce co bluza. Przyznajcie, że Oliwia wygląda naprawdę cool w tej bluzie. Na kolejnym zdjęciu widzicie Klaudię. Klaudia ma na sobie, przede wszystkim zaczynając od dołu, świetne, naprawdę rewelacyjne według mnie trampki w panterkę. Te trampki są z Top Shopu, kupiłam je praktycznie nowe za 28 zł. Jak na ciuchy używane może nie jest to mało, natomiast trampki są rzeczywiście super nowe, nieużywane i bardzo modnym wzorze. Dodatkowo Klaudia ma też na sobie swoje własne spodnie. Do tego na pierwszym zdjęciu tutaj widzimy koszulkę z kotem. Koszulka, co ciekawe, jest przerobiona z sukienki. Była to właśnie bardzo fajna, bawełniana sukienka z Top Shopu,
którą przerobiłam. Ucięłam dół sukienki, gdyż zrobiła się z tyłu dziura. Jest w takim stylu młodzieżowym, troszeczkę luzackim, powiedziałabym. Ucięłam właśnie dół tej sukienki, zrobiłam jeszcze dodatkowo dziury, żeby wyglądało to bardziej drapieżnie, żeby wyglądało to może troszkę jak właśnie podarte przez jakiegoś kotka. Była to moja własna sukienka, też kupiona w Ciuchowcu za jakieś 12 zł, bardzo tania, praktycznie nowa. Przerobienie jej dało jej po prostu nowe życie. Uważam, że wygląda świetnie, taka, zrobiła się z niej taka baskinka niezbyt odstająca, więc nie zdeformuje figury młodej osoby. W kolejnej stylizacji Klaudia ma na ten sam ubiór, włożoną taką luźną bluzę czarną. Jak wiadomo, kolor czarny jest to ulubiony kolor nastolatek, podstawa garderoby nastolatek. Tutaj mamy zupełnie gładką bluzę, ale bardzo ciekawym detalem będą te rękawki. Zobaczcie, te rękawki są takie zmarszczone. Wydaje mi się, że dodaje to takiej fantazji i uroku. Nie jest to po prostu taka zwykła czarna gładka bluza. Mamy tutaj też dwie wersje stroju wierzchniego. Pierwsza wersja jest bardziej sportowa. Tutaj zobaczycie taką kurteczkę z Gore-Texu. Bardzo dobrej firmy, świetnej jakości. Ta kurtka jest w bardzo ciekawym kolorze. Moim zdaniem ten kolor jest po prostu wystrzałowy. Bardzo modny, taki żarówkowaty, fluorescencyjny pomarańcz. Wygląda naprawdę świetnie do takiego gładkiego, ciemnego stroju. Na troszkę bardziej pogodne, ale chłodne jeszcze dni marcowe i kwietniowe dobrałam też do tego samego stroju kurteczkę satyny wiskozowej lub satynowej wiskozy, czyli zupełnie naturalny materiał. Kurteczka jest z Zary i co mnie w niej urzekło, to właśnie takie piękne, orientalne wzory i kolory. Przy tym jest to sportowy krój i też taki oversize'owy. Będzie do tego stylu świetnie pasował. I dla takiej nastolatki z fantazją i dobrym gustem jest świetnym ciuchem do szkoły. Kolejny strój na co dzień do szkoły jest w stylu bardziej militarnym. Wydawało mi się, że Martyna będzie tu świetną modelką do tego. Martyna ma na sobie takie zielone jeginsy. One są bawełniane z dodatkiem elastanu, więc no niestety nie w 100% naturalne, ale za to świetnie podkreślają sylwetkę i mają bardzo fajny, właśnie taki militarny, zielony kolor. Do tego Martyna ma bardzo fajne buty na wysokiej podeszwie, bardzo teraz modnej, na takiej grubej, mocnej podeszwie, troszeczkę też w stylu militarnym. Następnie Martyna ma na sobie na pierwszym zdjęciu taką koszulkę we wzory kamuflażowe w kolorze khaki. Ona jest króciutka i z czystej bawełny, czy też z bawełny z dodatkiem wiskozy. W każdym razie jest to bardzo przyjemny, milutki materiał. Będzie się bardzo fajnie nosiło. Jest też luźna i wygodna, więc jak najbardziej do szkoły się nada. Na kolejnej fotografii zobaczymy też Martynę w kurtce militarnej. Następny element, który świetnie pasuje do tego stylu, jest również zrobiony z bawełny z dodatkiem naturalnej skóry. Ta kurtka jest moim zdaniem naprawdę świetna, ale cały strój, ta stylizacja militarna, wydaje mi się, że będzie super strojem do szkoły i będzie się odwoływała do właśnie takiego militarnego stylu, który jest jednym z ulubionych stylów młodzieżowych. Tutaj do tej militarnej stylizacji Martyna wzięła ze sobą taki plecak troszkę wyglądający jak harcerski lub wojskowy w świetnym kolorze zielonym. Będzie pasował do całości. Plecak może być na wycieczkę szkolną, nawet do szkoły jako plecak, dlaczego nie w sumie. Kolejne zdjęcie również może być strojem na co dzień. Kasia jest świetną jokejką, dlatego ubrałam ją w bardzo nawiązujący do tego strój. Na pierwszym zdjęciu Kasia ma na sobie spodnie mango czarne z takimi dziurami na kolanach, w bardzo młodzieżowym stylu. Bardzo wygodne, również bawełna z elastanem. Do tego Kasia ma tuniczkę, taką dłuższą bluzę z koniem. Teraz bardzo modne są takie elementy związane z astrologią, z jakąś taką mistyką, z niebem, z gwiazdami, więc ta koszulka będzie świetnie nawiązywać do tych super modnych trendów. W dodatku właśnie przedstawia konia uskrzydlonego. Wydaje mi się, że fajnie to pasuje do tej tematyki. W dodatku wygląda bardzo uroczo. Bluza jest w nowoczesnym kroju, takim troszkę dłuższym z tyłu. Natomiast tu na kolejnych zdjęciach tu widzimy Kasię do tego w skórzanej kurtce, prostej okroju ramoneski, ale takiej troszeczkę nowoczesnej, z zameczkami, bardzo prosty krój,
bardzo fajna kurteczka z miękkiej skórki, bardzo wygodna. Do tego jest też mięciutka skórzana torba w takim młodzieżowym stylu z długim paskiem, można go przewiesić przez ramię, ułożyć na jakąś wycieczkę, wypad do teatru lub na zieloną szkołę. Jeszcze jedna stylizacja w wydaniu Kasi. Te same spodnie co wcześniej w militarnej stylizacji Martyny. Tutaj Kasia włożyła do takiej zielonej bluzeczki z krótkim rękawkiem. Może bardziej stylizacja na takie spotkanie klasowe, jakieś obchody, ewentualnie dyskotekę. Bluzeczka jest bardzo fajna, fantazyjna. To jest bluzeczka z House. Ma taki bawełniany spód. Na wierzchu jest tiul elastyczny z bardzo fajnym marszczeniem na rękawkach. Wydaje mi się, że ten modny detal będzie tutaj super nam robił taką odmianę w tej stylizacji. No to tyle stylizacji typowo szkolnych. Przedstawię jeszcze tutaj kolejne ciuszki, które będą bardziej nam pasowały na takie mniej formalne okazje, na jakieś spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi, z klasą, czy też po prostu swojego wolnego czasu. Tak więc w pierwszym zestawieniu Klaudia ma na sobie piękną, czarną sukienkę w kwiatki. Ta sukienka wybitnie kojarzy mi się ze stylem młodzieżowym, jest taka troszkę przymarszczona w talii lub lekko powyżej talii, z takim delikatnym tiulem groszkowanym u góry. Fajna długość, taką falbanką modną na dole. Wydaje mi się, że naprawdę Klaudia wygląda w niej rewelacyjnie. Do tego czarne balerinki, czyli super prosty strój. Na następnej fotografii Klaudia do tego stroju ma dobraną fajną wakacyjną torbę. Wydaje mi się, że byłby to świetny strój na zakupy z koleżankami lub na przykład na plażę, na wyjście gdzieś wieczorem. Można wsadzić ręcznik, wszystko się zmieści. Torba jest bardzo duża, z fajnej takiej plecionej rafii. Świetne wzory, bardzo fajne kolory i ma taki dodatkowo ozdobny chwościk, który jest moim ulubionym detalem. I ostatnia do dzisiaj propozycja. Propozycja być może na wakacje, właśnie na jakąś wycieczkę w cieplejszym sezonie. Martyna ma na sobie stylizację w stylu safari. Bardzo podoba mi się ta stylizacja. Zobaczcie, te spodenki są takie jakby ucięte, mają takie frędzelki wiszące. Wyglądają jak trochę zrobione z tych arabskich chust, z takiego materiału podobnego, tylko są w takim bardziej beżowym, troszkę khaki kolorze. Do tego taka szara bluza z wiązaniem pod szyją, dosyć luźna, ale krótka do pasa, więc wygląda sylwetka bardzo zgrabnie w tym. Martyna do tego również włożyła fajną białą chustkę, właśnie taką arabską. Fajne wzory. W zasadzie ta chustka i te spodenki tworzą taki, według mnie, klimat takiej podróżniczki, właśnie kogoś zafascynowanego podróżami i turystyką. W vlogu pokażę, co udało mi się upolować z naprawdę topowych, ekskluzywnych marek typu Tommy Hilfiger, Massimo Dutti, Paco Rabanne, Ted Baker, Louis Vuitton. Dziękuję za oglądanie mojego kanału, za wszystkie polubienia, udostępnienia i proszę o więcej. Pozdrawiam wszystkich Vulcan. Live long and prosper. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Kochani, w 11 już vlogu z każdej pozycji w zasadzie. Ale do tego mody ekokreatywne. Żartuję. nie wiem gdzie. No dobra, wolnego czasu, no po prostu na wolny czas, proszę Państwa. Przepraszam, ja już nie mogę po prostu. Są jakie takie głupoty gadam. Tak więc